Kowalskiego, ten lewą nogą, nie zła centra, pieczara sięgnął futbolówka, ale zdołał jej. Strzenie się wtedy bardzo jak ten brat Kanieckiego, no jest ta piłka, ale tym razem pada ukar gospodarzy, Dziuba, proszę Arpaka, może to się tutaj żyć. Stoło. Paka kapitana zespołu gospodarzy już szybko wznowił, no te szybkie wznowienia zaskakują nas. Nimi piłkarze gospodarzy teraz puszczony pan na stronie arbitra. Czy potrafi zatrzymać najlepszego strzelca z Sokoła Maćka? Dobra, za chwilkę rozszyfrujemy, kto na to boisko wszedł. Teraz dobra walka Andrzejewskiego, ale znowu strata, jest centra w naszej 16. Maćka! Tutaj czasu na dokładne poprawienie sobie piłki, czy podanie. Teraz Pieczara w walce z dwoma stoperami ograł ich Krystian Pieczara. Wykłada piłkę Wiśniewskiemu, już jesteśmy w polu karnym Sokoła. Wiśniewski to w pole karne. Trafiam zawodników Sokoła, jeszcze Pieczara. To musi być bramka jedna. Pomaga w tym wszystkim Polonia swoimi niestety niedokładnymi zagraniami czy stratami. Teraz Zajączkowski dynamicznie przed Dziubę. Może jeszcze zdołamy teraz przekręcić piłkę na połowie rywala. Niestety nie gospodarze Szarpak, ale jest Niemiejski, który no, wygrywa tutaj to starcie, zarówno jeśli chodzi o warunki fizyczne, jak i końcowy efekt. Zajączkowski, może teraz. Prosiło się o podanie po ziemi niestety, ale i tak dostaje piłkę Wiśniewski. Nie stracił, wypuścił na sobie za daleko. Przynajmniej będziemy mieli ten stały tak. Zagrali tą piłkę szybko Poloniści Wiśniewski, no i może teraz wypuszczony prawie stroną Zajączkowski, dokładnie dosiadkuje do Pieczary, przed szesnastkę Kobiera, uderzenie, broni Maćczak, dobra. Szansa na coś więcej niż tylko celny strzał w statystykach dla Polonistów. Dobra próba Kobiery, jak na strzał lewą nogą, to tym bardziej, ale też naprawdę pewnie dzisiaj broni Kaniecki po stronie Sokoła. Szybko wznowili teraz gospodarze, Dziuba, idzie na obieg Szarpak, do niego piłka. Szarpak, wrzutka, strzał, ale zabrakło mocy. Ani dograł do lewej strony, ale to już straciła na tempie. Czyli zawodnicy gospodarze, ale jeszcze mamy piłkę. Andrzejewski, Wiśniewski. Dobre zagranie do Pieczary, jesteśmy już w polu karnym. Krystian Pieczara. Krystian Pieczara przełożył na prawą nogę. Krystian Pieczara zdołał oddać strzał. Teraz gracze Sokoła sobie upatrzyli trochę właśnie Kobiera, żeby atakować, dopiero on dostaje piłkę, bo już kilka błędów właśnie w rozegraniu popełnił. Teraz fajna zwykła, sam zaobserwował akcję Polonii, ale szybko wznawiamy. Zajączkowski, dobrze to wygląda, Zajączkowski do Wiśniewskiego, ale zawiodło to przyjęcie Bartka, no i łapie bez problemu w Kaniecki. Tak jak wiecie, z numerem 31 Maciej Wilaniewski. Kobiera na lewą stronę, Wojdyga z pierwszej piłki, Wilanowski, pierwszy jego kontakt z piłką w wejściu. Wilanowski do tyłu. Kobiera. Cały zespół czarnych koszy na połowie Sokoła. Z piątkiem Kowalczyka. Kobiera. Dobre podanie teraz na wolne pole do Wojdygi. Wojdyga wzdłuż szesnastki Pieczara. I pomienił się z... Kacper Dziewa numer 2. Dziękujemy Kacper za grę. Centra Kowalczyka. Marki jest uderzenie. Jeszcze chyba niepotrzebna była ta interwencja Kowalczyka. Wydaje mi się, że piłka nie leciała w bramkę. A tak znowu musimy się bronić. Gdzie... Na powietrzu skacze tam Niemiejski, jest piłka w powietrzu, co tam się dzieje, spada na nogi, Kobiery, jest uderzenie, ale Kaniecki broni w tej sytuacji.